Wkrótce przed rosyjskim wojskiem otworzy się piekło, szef ukraińskiego wywiadu. Wkrótce przed rosyjskim wojskiem otworzy się piekło. Wkrótce przed rosyjskim wojskiem na Ukrainie otworzy się piekło, oświadczył w piątek szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Wywiadu Wojskowego, Gryło Budanow. Zapewnił, że nawet zwykli myśliwi zaczną polować na żołnierzy rosyjskich. Nasi wojacy, nasi żołnierze, nawet nasi myśliwi zaczną w lasach ze strzelbami polować na agresora, na wojska rosyjskie. Wkrótce będzie wiosna, lasy się zazielenią i przed agresorem otworzy się prawdziwe piekło, powiedział Budanow w wywiadzie dla amerykańskiego magazynu The Nation. Budanow przyznał, że mimo względnego sukcesu, jaki armia ukraińska odnosi w powstrzymywaniu Rosjan, sytuacja jest bardzo trudna. Na naszym terytorium są duże siły rosyjskie i okrążyły one miasta, wskazał. Ocenił, że mimo trwających negocjacji perspektywy na pokój wciąż są mgliste i nieprzewidywalne. Jak zauważył, w kwestiach negocjacji strona rosyjska nigdy nie była przewidywalna. Zwrócił jednak uwagę, że dowództwo rosyjskie przeliczyło się wiele razy i Ukraińcy to wykorzystują. Armia ukraińska pokazała, że wojsko rosyjskie jako druga armia na świecie to wielki mit. To po prostu średniowieczna koncentracja siły żywej i stare metody prowadzenia wojny, oświadczył Budanow. Zapewnił, że strona ukraińska ma wielu informatorów po stronie przeciwnej, nie tylko w armii rosyjskiej, ale i w kręgach politycznych, we władzach, a także w formacjach z Czeczenii, republiki na rosyjskim Kaukazie Północnym. Gdy tylko zaczynają szykować jakąś operację, wiemy o tym od naszych informatorów, powiedział Budanow. Jak przekonywał, działania wywiadowcze to jedna z przyczyn skuteczności sił ukraińskich w obecnej wojnie.